właśnie wychodzimy z naszego Airbnb pierwszego. Byliśmy ciemno, bo wszędzie, więc nie patrzyliśmy. Spaliśmy na takim typowo amerykańskim osiedlu. Patrzcie to. Oficjalnie jesteśmy. Zaczynamy. Nowy Jork. Manhattanie. Miasto w sumie nazywane Wielkim Jabłkiem. Nie sprawdzałem czemu. Albo centrum wszechświata. Czy a przez niektórych. Ale prawdą jest, że Nowy Jork jest centrum światowego, jest centrum światowego handlu. I naprawdę wszystkie budynki robią wrażenie. No. Na tym budynku fajnie też widać, że na samym początku nazywał się Nowy Jork Nowym Amsterdamem. Przez to został założony w XVII wieku przez holenderskich kolonialistów. I aż dla mnie to jest niesamowite, że w Polsce tutaj Nowy Jork ma zaledwie kilkaset lat, a to co tu się dzieje, jakie to jest ogromne, to ogromne wrażenie. Idziemy w stronę, w sumie już praktycznie po moście brooklyńskim, ale... Zobaczymy, czy damy radę zrobić sobie jakieś zdjęcie. Tam jest buchta wiary. Tu możemy zobaczyć, jakie budynki widać z mostu brooklyńskiego. I rzuca się w oczy, że są zaznaczone jeszcze World Trade Center. Dzisiaj na jego miejscu stoi One Trade Center. O, One Trade Center, One Trade Center. Właśnie różne słyszałem. Oh, hello friends! We're from Poland! Jeden przypadek, tylko się spotkać z matkiem. Mieliśmy się spotkać później, akurat... Mieliśmy się na moście brooklyńskim. Tak, i w jakimś moście. Tak. Jakby ich to było mało. Wyspa. Uwaga, ciekawostka. Czy wiecie, że w momencie rozpoczęcia budowy mostu brooklińskiego w 1869 roku Brooklyn był trzecim największym miastem w Stanach Zjednoczonych? Badum. Oddajemy mu kamerę już do końca. Spróbujemy amerykańskiej sieciówy pierwszej. Ale to jest tak najtańsza. Teraz my idziemy na skrzyżowanie z William Street, nie? No. Jesteśmy na Fulton. No i zaraz gdzie będzie skrzyżowanie z William Street, tam musimy odjść w prawo chyba. No i potem sobie możesz policzyć, że musisz przejść 20 ulic, tak, na 70 i na 90. Tak, tak, tylko że oni mają taką dziwną numerację, nie? Niektóre mają nazwy, a niektóre mają te. Tell my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want all summer, yeah. Gangs out here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sipping too soon, that pregame. Trying to find two, that three-way. I just went fast like we late. I just thank God like you say. How can I not, yeah, we stay. Tam pójdziemy na górę. Relay, yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like with the crew, ain't no silence, that's the move. If you killin' on the vibe, you will meet the front door, goodbye. I've been vibin', yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Tu w tym miejscu dokładnie stała choinka w gabinie sam Nowym Jorku. Tak jest, my jesteśmy na Rockefeller Center. Center, tak, bo to jest kompleks, który składa się z 19 budynków. Tak, budynków. I to jest najdroższy, chyba największy prywatny budynek, czy biur,
centrum, centrum takie, o, w stylu. No, a kim był Rockefeller? Rockefeller był potentantem naftowym, który miał jako dziecko dwa marzenia. Dożyć 100 lat, dożył 97 i zarobił 100 tysięcy dolarów. Zarobił dużo, dużo więcej. Dużo więcej. Byliśmy na 70 piętrze, na samej górze. Rockefeller zaczynał jako księgowy. Jeszcze trochę lat przed. Wszystko przede mną. Płyniemy sobie stateczkiem po Trzy Manhattanie. Kupiliśmy rejs na Grouponie, opłacało się, już nie pamiętam za ile, ale tak, chyba coś 50%, powiedzmy, mógł ten rejs kosztować 40 dolarów, no to jest trochę dużo, a na Grouponie są nawet 50% zniżki. I za te pieniądze naprawdę warto się było już wybrać. Znaczy w sumie, jak naprawdę tutaj nie, fajnie byłoby nie oszczędzać, bo to wszystko jest warto zobaczyć. Tak, ale jak była możliwość, to skorzystaliśmy. Mieliśmy taką sytuację, że nie mogliśmy znaleźć się na neta. Nie mieliśmy naszego kuponu z Grouponu. W sumie on odpływał chyba za minutę, dwie. Nie, no to już było... W sumie po czasie to było. To było już trzy po. Ale panowie fajni tutaj stali i co wpuszczają i pytają się. Czy mogą pomóc? Tak, ja powiedziałam, że tak, nie mam internetu. I wtedy oni, to dam ci twoje nasze hasło. No, hotspota zrobili. Hotspota i dzięki temu mogliśmy wejść, mimo że po czasie to zdążyliśmy. Tak, to byśmy stali tu godzinę na tym pełnym słońcu. No, a jest ukrop. Dzisiaj złapał nas deszcz. A mieliśmy muzeum w tym czasie, ale jednak ryzykować. Przeszliśmy ten most brukliński cały, trafiliśmy do dzielnicy Dumbo. To jest taki fajny park. I z niego ten widok, normalnie na foty, to jest idealny. Znowu pada. Widać, że tu jest takie OM trochę, ten market. A tam ma być taki normalny, taki wiesz. W jednych dzielnicach też jest dobre. No ale właśnie... Wyszliśmy z metra, a trafiliśmy tu. No dobra, ładnie widać. Z World Trade Center, ale w sumie nie wiem, w którym budynku. Jesteśmy. Fajnie, że przypadkiem się znajdujemy, nie? No, tak śmiesznie. W sumie nie mogliśmy się wydostać. Mieliśmy pod most Bruklińskiego i poszliśmy z Kapcia na jakieś metro. I było, że jeden przystanek. I jesteśmy tu. Tak jak cały Manhattan robi ogromne wrażenie, te budynki są naprawdę wysokie. Tak spodziewałem się, że te najwyższe budynki są jednak wyższe. Katedra Świętego Pawła podczas zamachu terrorystycznego. Nawet szyba nie wypadła z tego kościoła. Tutaj któryś z tych drzew ochroniło przed rozwaleniem, przed rozwaleniem się kościoła. I potem podczas akcji ratunkowej strażacy tutaj stacjonowali, a potem przy odgruzowywaniu budowlańcy i inne osoby, które pomagały, tutaj się chroniły i przebywały. Ten cmentarz robi wrażenie. Jakiś dat? 1815 na przykład? No to nieźle. Fajnie tu jest pokazana historia tego kościoła. 1831, 1912, już bardziej nam znany, do 1970, no i aktualny, 2013.
okolica się zmieniała. Kościół stoi. Tam, tak? Są dwa. No. Jak się można domyślić, to w tym miejscu stała jedna z wież World Trade Center, która, co mnie zdziwiło, właśnie to się działo 20 lat temu. Ten czas leci. Ale to jest duże tutaj, to jest ten pomnik, powiedzmy, który można tak to nazwać. Pomnik. Tu mamy nazwiska kolegów. Zamy muzeum poświęcone 11 września. Pamięci 11 września. Więc tak, jesteśmy w sumie w tym miejscu, gdzie te wieże stały. Obok jest muzeum postawione. Teraz zobaczymy, co tutaj na miejscu można zobaczyć, poczytać. To co to jest? Antena. No. Północna antena komunikacyjna, to jest ten element. Ten fragment z tego. Tego może telewizji nie widziałem, nie? Ale zaraz jak tą kolumnę tutaj z tymi podpisami, naklejkami. W tym miejscu były właśnie tak kolumny. Całe tam są te dwie wieże. Właśnie przed chwilą wyszliśmy z muzeum, jest 11 września. Zupełnie inaczej się teraz patrzy na to miejsce tutaj, gdzie stały bliźniacze wieże World Trade Center czy w dniu zamachu. Nie wszystko w muzeum mogliśmy kręcić. W tych najciekawszych ekspozycjach zabronione było nagrywanie i tak naprawdę dla nich warto jest tutaj przyjść, bo ogrom materiałów i historii, które ma to miejsce, momentami przytłacza. To miejsce jest naznaczone wielką krzywdą, tak też i nadzieją w sumie, patrząc na to, co powstało tutaj po 11 września. I tak jak byliśmy pewni, że zwiedzimy to muzeum tak 3 godziny, żeby pójść sobie do następnego, nie ma opcji. Wiedzieliśmy tutaj 5 godzin.